Panu kuli. I zanim się na konia siądzie, to trzeba go dobrze kondycyjnie przygotować do tego. Czyli nie zaczynać koniem roboty, jak on jeszcze kondycji nie ma, tylko tak pan Kikuli robił. Czyścić go przez pół roku dobre, poganiać go razem z innymi końmi, żeby nabrał ciała, nabrał trochę kondycji, nabrał trochę mięśni. I w ten sposób możesz uniknąć czego? No to chyba z problem z głowy. Czego możesz uniknąć w ten sposób? No, reakcji obrądy. A no nie, zgadzam. Wyprawiam wstępie i kusie wszystko co się da w chodach bocznych, a ten koń dopiero jest pół roku podsiadły. A tymi starymi reedukacja przebiega no różnie, no. Z mniejszym lub z większym sukcesem. A ta kobyła chodziła już konkursy klasy N przecież ona chodziła i całkiem dobrze chodziła, bo wygrywała nawet. W Bronkowie tam jak jeszcze jeździła ta, już była wtedy gości kobyłą, co to jeździła ta, jak ona ma na imię? Monika. Monika. No, bo, no, na zawodach była. Trzeba było ją sprzedać, Gosia. Nie, ja lubię. No w każdym razie od jakiegoś czasu, jak jest robiona z ziemi, jest robiona, że tak powiem, po nowemu, to przestała ganiać, przestała się nakręcać, przestała być, że tak powiem, nerwowa. Zaczyna normalnie. No ale już swoje lata ma. Ale doświadczenie jest dobre. Może w końcu zrozumiała, o co tu chodzi. Doświadczenie jest dobre. Przed tym tylko siadaj. Zrozumiała jedno, że jest kurwa niedobrze. Siadaj. Przepraszam. Dzisiaj Maryśka przyjechać, weterynarz robić zęby. W Zielonej Leśce to w ogóle jest reguła, tam w ogóle nie ma o czym dyskutować. No tak powinno mieliśmy być. Tą dziewczynę tutaj, tą Olgę, która jest na pierwszym roku naszym, to kobyła nie chciała w ogóle stać przy siadaniu. No ale to są takie rzeczy, których w zasadzie ludzie powinni przestrzegać od zera, a nie robią tego. A nie robią tego. No bo kurwa oni dresaż jeżdżą. No więc właśnie. Podstawówki nie skończyli, no i co to chodzi? To jest właśnie to. Gosia od razu jest rozgrzana do roboty. Przejścia. Zagalopowania. Przejścia między chowami. Tak ci mówiłem, podążaj ręką za tym, co ona robi z szyją i z głową. Nie przeciwstawiaj się w ogóle. Tylko nakładaj informację na to swoją. I nie wymuszaj żadnego ruchu. I każdy narożnik inny. Jedna z ostatnich książek przeczytanych też jest. Właśnie koń mówi do jeźdźca. Proś mnie, a nie zmuszaj. Proś mnie, a nie zmuszaj. I cały czas do niej, im będziesz do niej rozmawiała, bardziej, tym ona bardziej będzie uważna. Plus tyle, ile możesz, bez wymuszania. Jak trzeba zrobić dymiarę, to zrób wyraźne dymiarę, ale spokojne. I każde poddanie się konia od razu nagradzaj lekkim odpuszczeniem, na kilka sekund nawet. On ma mieć święty spokój nawet na kilka sekund. Jak zrobi dobrze robotę, jak się, że tak powiem, odda do dyspozycji. I każda robota, półsiad, pełny siad anglezowany w kusie, a w galopie półsiad i pełny siad. Bez względu na tempo. Ona ma cały czas mieć miękką szyję i miękką potylicę. Tam nie ma być ani momentu oporu.
I nieważna jest pozycja głowy, ważna jest jakość kontaktu. Jak przechodzisz do zebranych chodów, to musi być wyraźna zmiana pozycji szyi i głowy. Ale nie wymuszona. Ona musi sama zaakceptować podniesienie szyi do góry i ustawienie głowy. I im wolniej jedziesz, tym większa energia ruchu powinna być. Także zwiększenie tempa powinno się odbyć tylko i wyłącznie przez zmianę pozycji szyi i głowy. Nic więcej. Tak jest. O, widzisz. Tak? Halo? Tak. No, czy ten plastikowy to do takiej jakie kupiłeś? To jest gusia gdzieś, no nie, ja nie... Nie, nie chowałem nic, ja tylko obejrzałem. Dobra. Popatrzyłem na to i zobaczyłem, nigdzie nie wiem. Może leżą na studni, na szafce w stajni albo w pokoju. Nigdzie nie chowałem, bo... No. Hop, tak? Dobrze. Tak. Cofanie tylko tyle, Gosia, ile ona będzie spokojnie szła, żeby nie wymuszaj. Jak będzie jeden, dwa kroki, ale nie mają być spokojne, elastyczne. Tak jest. I ćwiczenie jednego kroku w bok, tak? Jeden krok trawersu starczy. Jeden krok łopatki i starczy. Energia musi być zachowana ruchu. Jeden krok trawersu, pach w bok i do przodu. Patrz, żeby nie przeszła do kusa. Dobrze, i dalej jedź swoje, tak? Hop, dobrze. Tak. Tak, dobrze. Dobrze, o to chodzi. Bardzo dobrze, o tak. Tak jest. Tak jest. O to chodzi. Dobrze. Tak. Wewnętrzną łydkę odprowadzaj do na zewnątrz. Dobrze. I teraz wiece na koło na środku. I w kusie, i w galopie. Zacieśnianie i powiększanie koła. Już to od wewnętrznej wodzy. Przeciwne już to od... Efekt ma być ten sam, a działanie wodzy ma być różne. Raz wewnętrzna wodza prowadzi konia, raz zewnętrzna. Przy jak najmniejszym udziale dosiadu i łydę. Tylko tyle, ile trzeba podtrzymać polecenie. Tak jest. Hop. Tak. Dobrze. I skróć, ile się da w półsiadzie teraz gala. Demiary. Tak.
Dobrze. O to chodzi. Tak, 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 tak. I powolutku do owań. No. To chciałem powiedzieć. Dobra. Tak, tak. Dobra. Dobra. Kopię. I do środka, i na zewnątrz. Tak jest. Bez zmiany nogi. Dobrze. I na drągi. Kuś. Najedź na drągi. Zdjęć z galopu na kłus na kilka metrów przed samymi drągami. Skróć tak, żeby ona musiała pchnąć się zadem, a nie żeby robiła to na zasadzie szybkości. I po drągach zagalopuj spokojnie jeszcze. Hop, 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 dobrze. Skróć i zagalop. Kosik, to co ci mówiłem, tutaj Wojtek mówi. Skróć bardziej ten kłód przed wejściem na drągi. Ona musi się pchnąć na drągi, a nie ma przebierać nogami, żeby tylko je podnosić do góry. I zmień nog dopiero z galopu na kłód, jak drągi zobaczy, a nie gdzieś tam wcześniej. O, i teraz woli. O, 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 pchnęła się ładnie. Jeszcze raz. Jak będziesz, wyjedź tam daleko, aż pod same ogrodzenie, żebyś miała kawałek drogi. Do tej białej płachty tam dojedź. I od tej białej płachty zmień z galopu na kłos, skróć mocniej. I bez względu na to, czy jej wyjdzie, czy jej nie wyjdzie, ona ma się pchnąć. I ma spokojnie te drągi przejść w kłusie. To są drągi na 1,60 m ustawione, więc to nie są normalne drogi. O, o, przytrzymaj. Hop, tak jest. I skróć i zagalop. Jeszcze raz. Tak jest. O, i z drugiej strony to samo. Tak. I po drągach od razu pojedź na czerwoną przeszkódkę. Kusie. Jak ci zagalopuje przed przeszkodą, to pozwól. O, hop, 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 tak. Tak. Hop i zabierz się. Dobrze. Dobra, chwila przerwy. Tendencji do włażenia ci do środka, jak nie pozwolisz. Ustaw ją pierw porządnie. Ona ma być miękka, potylicę ma mieć odprężoną. I nie przeginaj za bardzo szyi. Lekkie ustawienie. Dobra, ale jak robię zgięcie? No to chyba, że robisz zgięcie, ale to w potylicy rób zgięcie, a nie w tym, w kłębie. On się ma giąć w potylicy przede wszystkim, a nie w kłębie. Jak robisz zgięcie boczne, to pierw zrób zgięcie proste. Bez zgięcia prostego, zgięcia bocznego nie rób. I ona nie może zwalniać, nie może tracić energii. Nie wymuszaj. Wymiarę. Wymiarę. Niech ona się ci podda, bo ona ci się nie chce na razie poddać.
Dyskutujesz z nią, a nie masz uzgodnionej podstawy. Ona pierw musi być lekka. I odda ci żuchwę, a bez tego nie ma co ćwiczyć dalej. No, ona ci pierw musi oddać żuchwę do dyspozycji i odpuścić potylicę i dopiero potem masz dalej ją robić. A tak tego nie ma, to nie ma co zaczynać w ogóle. To co ona teraz cały czas próbuje zrobić, to co jest? Co? Co ona próbuje cały czas zrobić? No w tej chwili próbuje się dogadać z nią, bo na razie się nie dogadała, jest, kobyła się zaczyna stawiać żuchwą. To jak to beczka. Chodzi o to, żeby mogła ją spokojnie ustawić w trawersie, w rewersie, żeby koń się poddał potylicą i szyją bez problemu, żeby nie, a ona się cały czas w tej chwili stawia jak to beczka, no. Ona zawsze żuchwą żyje, dopóki się tego nie uzgodni, to nie ma co tutaj... Chodzi o to, żeby mogła Gosia wykonać kilka ćwiczeń tak zwanego jednego kroku, czyli zrobić jeden krok trawersu, zachowując energię ruchu i iść dalej. Jeden krok łopatki, zachowując energię ruchu, iść dalej, ale beczka dopóki... O, ona się cały czas tutaj dyskutuje. Musi przestać dyskutować. Przejdź do stój! Pogadaj z nią w stój! No to... No to ją obudź! No jak? Przejdź do kłusa szerokiego, poruszaj ją trochę. Weź Sebata, żeby wiedziała, że masz kija w ręku, że nie ma przelewek. Nawet nie musisz jej dotykać, żeby wiedziała tylko, że ma. Ona zwykle nie jest. Ona się opierdala, to ją musi zmobilizować do roboty. Stara cwaniara jest. Ona zawsze powinna iść albo troszkę wolniejszym tempem niż chce iść, albo troszkę szybszym niż chce iść. A jak ty jej pozwalasz iść takim tempem, jakim ona ma ochotę iść, to się kończy tym, że ona potem dyktuje warunki. A ona nie ma dyktować warunków, tylko ma się podporządkować. Spokojnie, grzecznie, ale ma się podporządkować. Ale to wtedy ty musisz dyktować warunki. Ty musisz jej powiedzieć, że nie ma na ten temat negocjacji. Więcej przejść do stój, zagalopuj raz, drugi, trzeci, troszkę większy i dawaj do roboty dalej. Tak jest. I zwolnij kusa. Wolniutkim kusikiem. I rozszerz go na chwilkę, tak żeby ona miała cały czas coś do roboty, do myślenia. Bo inaczej to będzie dyskutować z tą cały czas. A ona nie ma dyskutować, tylko ma cię słuchać.
Nie trać energii, nie trać energii ruchu. Dymiarę wyraźniejsze. Jak trzeba, to wibrację włącz. No nie trzymaj tych wody w palcach, Gosia, bo to nie jest. Trzymaj pełną ręką, kciukiem przyciśnij z góry i tylko ręce, palce na dole pracują. I bardziej zebrany kłus, tak żeby postawiła głowę w pionie. Podnieś szyję do góry. Jak tylko się zrobi miękka, zaraz odpuszczaj. O, widzisz. Tak. Tak. I nagroć od razu, jak odpuści. Zrób się miękka, lekka. Daj chwilę luz. O! I zagalopuj. Tak. I dębiary. Tak. I przejdź do kusa. I zagalopuj znowu. I znowu przejdź do kusa. I zagalopuj. I znowu przejdź do kusa. Aż... przestanie dyskutować, zacznie słuchać. Tak. Tak, widzisz. I znowu do kusa. Tak, i zmień kierunek. Już galop. I do kusa. I skróć bardziej. I do kusa już. Tak. A o, miękka ręka teraz. I zagalopuj. Jak będzie miękko, to od razu przejdź do stępa. Tak. I spróbuj teraz w stępie zrobić zwrot na zadzie, na dużym kole. Ale czemu pozycji nie trzymasz? W stępie, w kusie była pozycja głowy, w galopie była, a w stępie już się rozwlekło. Wszystko się rozwlekło. W kusie było dobrze, w galopie było dobrze, a w stępie jest... rozlazło się wszystko.
A widzisz. I do kusa, hop. I do stępa. I zachowaj energię ruchu. Niech ona idzie do przodu. Tak. Tak. Jak sprężyna ma iść. Nie ma się wlec. I zwrot na zadzie na dużym kole. Hop. Raz, raz. Pilnuj prawą łydką. Tak. 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 Hop. Jeszcze raz. Raz, dwa, starczy i na drugą nogę teraz, z drugą stronę. Zmiana kierunku. Cyk. Zagalopuj, zakłusuj, przejdź do stępa i powtórz ćwiczenie. Tak. Dobrze. Kłus. Trzymaj ruch, energię. Przejdź do kusa, nie galopuj tak dużo. Masz zagalopować, uzyskać efekt i od razu przejdź do kusa. Jeszcze raz. Zagalopuj, uzyskaj efekt i natychmiast przejdź do kusa. Tak, i do kusa. Dobrze. Tak. Ale już patrz, już ci wyszła z ręki. Jeszcze raz. Ona lubi galopować, ale ona ma w kusie to samo zrobić i w wstępie to samo ma zrobić. Tak. I do kusa teraz. I energia, i do przodu idzie. Jeszcze raz zagalopuj. Nie wypuszczaj jej z ręki, ona ci wychodzi z ręki. Przy przejściu z galopu do kusa ci wyłazi do przodu. Tak, i przekus, do kusa, cyk. I do stępa. I żwawo, nie ma być hamowania, tylko ma być zmiana ruchu, z kusa na stęp. A nie ma być hamowania. O tak, o. Tak, i na zadzie zwrot teraz, na dużym kole, cyk. Nie zwalniaj. Energia ma być ta sama, ma być to samo. Krok po kroku ma być to samo. Tylko w bok. Hop, hop. Hop. Lewa łydka trzyma zad, żeby nie wypadał na zewnątrz. Cyk. Raz. Dwa. Tak. Starczy. Dobra. Zagalopuj na długiej wodzy, przegalopuj po dwa, trzy kółka w każdą stronę i kończymy. No jest ciężka kobyła do roboty jest. Ona ma swoje nawyki straszliwe. Dyskutantka jest bardzo duża, ale i tak jest w stosunku do tego, co było kiedyś, o wiele lepiej. O, dobrze, dobrze. Nie pozwól przyspieszać. Dobrze, 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 tak. Każdy winkiel inny. Jeden ciasny, drugi węższy. Przejedź się przez ujeżdżalnię. Raz przynajmniej.
A to tak z czasu do czasu, ja grabiami równam te winkle. Mam tu takie urządzenie, tu. Ale przyjeżdżają chłopaki tutaj jakimś sprzętem rolniczym tam od czasu do czasu. Trzeba roz... Co? No bo to od tego, że one codziennie chodzą luzem same, wiesz? I zawsze chodzą po tym samym miejscu, także to jest nie do uniknięcia. Bo jak jeździmy tak, jak teraz Gosia jeździ, to za każdym razem jeździ inaczej, ale... Andrzej Pasek, którym pracowałem 2 lata, tak? Jeździł codziennie 10, a czasami 12 koni, i co, a na końcu siadał na traktor i równo, grabił, tak? I równo plac i rano był równy. No, no tak. Ja już nawet byłem gotowy powiedzieć, zostaw. Nie, kurwa. I tylko, że, nie, tylko, że plac, plac był bez przeszkód pewnie, bez niczego. Nie, wszystko, dysponowaliśmy mniejszym od tego plastikiem, na którym się wszystko ćwiczyło. No tutaj i tak nie masz sprzętu, tam jesteś zależny.